Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Te słowa często słyszymy w swoich kościołach, kiedy jesteśmy na mszy, kiedy jesteśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Te słowa mówimy na pamiątkę tych, które wypowiedział Jan Chrzciciel, kiedy bezpośrednio całym swoim życiem, a może nawet i palcem, wskazał na Jezusa i tak go nazwał. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Bardzo ciekawe zdanie. Jesteśmy właśnie w kościele świętego Józefa w Kaliszu na adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie lubię tego stwierdzenia. Jesteśmy na modlitwie i możemy popatrzeć na Jezusa, na tego samego, na którego patrzył Jan Chrzciciel. I kiedy patrzysz w ten biały opłatek, tyle podpowiadają oczy. Co widzisz? Więcej. Kogo widzisz? Bo przecież patrzymy w chlebek, w opłatek. Czy jest tam ktoś więcej? Panie Boże, jak to zrobić, żeby dzisiaj, kiedy mnie postawiłeś w tym życiu i w tym świecie, w tym czasie, żeby być jak Jan Chrzciciel, pokazywać całym sobą, życiem, a jak da radę i palcem, że tu jest Bóg, że tu jest naprawdę On, który stworzył ten świat i mnie podtrzymuje w istnieniu. Jak to zrobić, żeby pokazać, tu jest Bóg? Ludzie się modlą. Co to znaczy? Przyszli na spotkanie z Jezusem. Trzeba wielkiej delikatności, żeby nie zakłócić tego spotkania. Uczył mnie tego pewien człowiek, który razem ze mną, a właściwie ja z nim chodził na pielgrzymkę, żeby nie przeszkodzić człowiekowi w spotkaniu z Bogiem, bo wtedy wielkie rzeczy się dzieją. Ludzie tutaj spotykają się z Jezusem. Dlaczego przyszli? Dlaczego trwonią czas? Dlaczego szeptają słowa jakiejś modlitwy? Opowiadają mu o swoim życiu? Na co wskazuje ich obecność? Być może to oni dzisiaj, tym, że tutaj są, pokazują, że tu jest coś więcej, że tu jest ktoś, że tu jest On, że tu jest naprawdę Jezus Chrystus. Myślę, że to jest to dzisiejsze świadectwo, do którego każdy z nas jest wezwany. Po prostu modlić się, żeby pokazać, że jest Bóg. Bo czemu się modlisz? Czemu przyklękasz? Czemu opowiadasz komuś o swoim życiu? Bo On jest. To, że ja się modlę, to za mało. O tym mówi pierwsze czytanie. To zbyt mało, że jesteś mi sługą. Masz być kimś więcej, bo Twoje życie, daj Boże, rozmodlone, ma na coś wskazywać i u innych wywoływać wyrzuty sumienia, a może chęć pójścia, ja chcę żyć tak jak Ty. Dlaczego Ty taki jesteś? Papież Franciszek często o tym mówi. Żeby Twoje życie wywoływało pytania, dlaczego Ty tak żyjesz? Jesteśmy wezwani do świadectwa. Jego wciąż w Kościele jest mało, bo my wierzymy często dla siebie. Nie chcemy się wychylać. A Jan Chrzciciel się wychylił. A Jezus przyszedł po to, żeby się wychylać, żeby innych przygarniać. I mogę zaręczyć i zaświadczyć za siebie. Może bym nigdy nie siedział w kościele, gdyby nie świadectwo wielu ludzi, którzy przykładem życia pokazywali mi, tu jest Bóg. Przykładem życia. Warto by teraz było ich powspominać, taką listę zrobić. Kto przykładem życia pokazał mi, On tu naprawdę jest. To po pierwsze. I On jest dobry. Pokazać życiem, że jest Bóg.